Serdecznie zapraszam w najbliższy weekend, sobota, niedziela. W Opolu znowu będzie można coś kupić, ale też poprzeżywać różne wzniosłe chwile przy okazji jarmarku franciszkańskiego, na który serdecznie zapraszam. Dużo atrakcji, wszystko zaraz przy ratuszu, przy rynku, tak jak to tradycja każe, wzdłuż Placu Wolności, więc myślę, że będzie i coś dla duszy, i coś dla żołądka, i też oczywiście do posłuchania i do pośpiewania, do zabawy. Cieszymy się bardzo, że kolejny raz możemy uczestniczyć w jarmarku franciszkańskim. Jest to 23. jarmark. Będziemy otwarci dla wszystkich. Cieszymy się każdego, kto nas odwiedzi i będzie mógł zobaczyć to, co przygotowaliśmy w tym roku na jarmark. Taką nowością jest to, że w naszym klasztorze będzie także franciszkańska spiżarnia, czyli produkty, które są czymś, co święty Franciszek również chwalił Boga za to, co Pan Bóg mu dawał, a dawał mu także to, co przyroda przynosiła, więc i produkty ziemi i różnego rodzaju produkty spożywcze. Kochani, w tym roku również zapraszamy, tak jak w poprzednich latach, do naszego ogrodu klasztornego, do naszych podziemi. Chcemy pochwalić się tym, co od samego początku tutaj jest piękną tradycją, a więc naszymi podziemiami, tam gdzie spoczywają założyciele miasta. Między innymi ważnym jest książę Władysław II, który jest również założycielem Jasnej Góry i klasztorów w Częstochowie. Przygotowaliśmy pozycję książkową Franciszkanie w Opolu. Także będzie można się zaopatrzyć w to, aby przybliżyć sobie historię tego miejsca i naszego miasta. Przygotowaliśmy masę atrakcji, zarówno w Wirydarzu dla dzieci, będą warsztaty plastyczne, ceramiczne, będą bańki mydlane, będzie malowanie buź. Oczywiście przyjeżdżają jak co roku szczudlarze ze swoimi animacjami. To wszystko w Wirydarzu czeka na dzieci i w sobotę i w niedzielę. Natomiast na scenie bardzo ciekawy program. Zobaczymy po przerwie wakacyjnej zespoły działające w Młodzieżowym Domu Kultury. Tańczy zespół taneczny Pech, zespół tańca nowoczesnego Adena. Oczywiście nie zabraknie zespołu pieśni i tańca Opole, studia piosenki Debiut i zespołu Cztery Żywioły, ale ponadto będą goście. Gośćmi będzie zespół tańca irlandzkiego Salake, będzie orkiestra Dęta ze Szczepanowic, a także zespół Angelus, kwartet smyczkowy Angelus, który zaprowadzi nas w rejony muzyki klasycznej.